nagle, wiesz, Józefowicz na tych kolanach, romantyczny. Boże, Józefowicz taki, na kolanach, to brzmi po prostu doskonale. To było doskonałe. To mam ciarki. Miła wspominać to. No ale chyba Janusz, ani ty, to nie jesteście osobami, które pozwoliłyby sobie na disco polo na weselu. Żono moja, serce moje. Pozwoliły sobie, tak? Oczywiście. Po raz pierwszy zobaczyła swojego przyszłego męża, mając 13 lat. 18 lat później została jego żoną. Ich związek od początku budził masę kontrowersji, a mało kto wierzył w to, że to miłość na całe życie. Są ze sobą od 24 lat. Ciągle i w pracy, i w domu. Czy to działa? Kto zorganizował ich ślub? Koniecznie zobaczcie moją rozmowę z Nataszą Urbańską. Natasza, o Twoim związku z Januszem, o Waszej miłości, o Waszym ślubie i weselu jest ogólnie głośno. To jest temat, który interesuje wszystkich od zawsze. I mam wrażenie, że tak jest może z tego względu, że ta miłość nie zaczynała się najłatwiej. To był jednak dosyć długi proces, ale jednak wszystko zakończyło się happy endem. A ludzie lubią takie historie, wiesz, na początku ten dreszczyk emocji, a potem jak w bajce. Ciekawa jestem, jak z Twojej perspektywy wyglądała ta sytuacja, te początki. Ty poznałaś Janusza, jak byłaś no jeszcze dziewczynką. No słuchaj, ja dostałam się do teatru, jak miałam 17 lat. Dostałam się tam jako tancerka, jakimś w ogóle cudem, bo tam pierwszy raz próbowałam jeszcze byłam młodsza, dostać się do metra. Jeszcze jak właśnie metro wyruszało na Broadway i tam wtedy szukali... miałaś ile? 13 lat? 13 lat i wtedy pierwszy raz go zobaczyłam. No i słuchaj, no, to się nie zapomina takich ludzi. Ale poczekaj, ale... To on nagle zostaje ci w tej głowie, mimo że byłam obrażona na śmierć, że on mi powiedział, ty jesteś za młoda, wracaj do szkoły, dopiero jak tam będziesz miała, wiesz. No on cię odrzucił. Tak, mimo że ja się dostałam. I mówię, to jest taka niesprawiedliwość, nigdy tam nie wrócę. No i taki wredny mężczyzna, a tobie tak został. No wiesz, no to mężczyzna, to był reżyser, wiesz, on szukał obsady i dobrze, że mnie, wiesz, wyrzucił. Teraz z perspektywy czasu, wiesz, no jako 13-letnia dziewczyna bym pojechała na Broadway. I co by się stało z moją głową, jak ja bym mogła wrócić do Polski. I potem już jako 17-letnia dziewczyna, kiedy tata mi powiedział, Natasza, są eliminacje do metra, bo tak nie wiedzieliśmy, co to jest. A oni otworzyli już wtedy Teatr Studio Buffo i szukali tancerek rzeczywiście do Grosika. Nie chciałam, ale poszłam. I tak się zaczęła w ogóle moja przygoda z musicalem, ze śpiewem, z tańcem. No i ten mężczyzna, jak ogień wpadający, wiesz, robisz, wiesz, no piorunujące wrażenie na wszystkich. Później jeszcze jak go podczas pracy poznałam jako, wiesz, no, inteligencja, poczucie humoru. On wiedział na każdy temat wszystko, on był, wiesz, on decydował o wszystkim, wiesz, był charyzmatyczny, no był, jest. Jest. Ale cię to kręciło. O Jeźdźku, no to sobie, no, nie tylko na mnie to robiło wrażenie, no umówmy właśnie. Się, ja tylko zerkałam na te dziewczyny, już zazdrosna, nie wiem dlaczego, ale... Ale one wszystkie się tak były w niego wpatrzone. No tak. No tak. I to było, wiesz, no z jednej strony, wiesz, no on był cudowny jako reżyser, wiesz, ale też był wszystko niesamowity jako mężczyzna. Jest, jest, dlaczego ja mówię był. On robi wrażenie po prostu no, niesamowite. Jest taki, wiesz, taki niepokorny jeszcze do tego, taki jest. No dobrze, czyli można powiedzieć, że ta twoja miłość do niego to taka trochę miłość od pierwszego wejrzenia. Tak. Tak, ale to wszystko też ja sobie wyrzucałam z tej głowy. Mówię, Boże, Natasza, uspokój się w ogóle, to jest niemożliwe, to się nie wydarzy. Tak naprawdę myślałam, że mi to przejdzie, ale to zamiast przechodzić, coraz bardziej się we mnie rozwijało, bo wiesz, okazało się, że jest cudowny, jest ciepły, jest towarzyski, wiesz, bo on takie pierwsze wrażenie robi takiego, wiesz, no, niedostępnego i to jest fajne, ale w pracy, wiesz, no, ja po prostu siedziałam i tam na niego zerkałam, mówię, Boże, nawet jak mi ochrzaniał, to był taki cudowny, Jezus. Mów jeszcze, krzycz na mnie, biorę to na klatę. Wiesz, no to jest teatr, ja jestem jedną z aktorek. I wiesz, no, kobiety są szalone, słuchaj, jak ciebie słucham. Ja sama, jak teraz wracam pamięcią, no to byłam szalona, ale ja chyba miałam po prostu, wiesz, ja byłam zadłużona w nim. Ale czekaj, czułaś, że to jest facet, który w przyszłości będzie twoim mężem, czy nie? Po prostu byłaś, wiesz, oszołomiona jego osobowością. Ja wierzyłam w to, że on będzie moim mężczyzną.
Jeszcze nie teraz, ale czułam, że to jest ten ktoś wyjątkowy, wiesz? To tak jak jako mała dziewczynka wiedziałam, że mój tata jest dla mnie wyjątkowy i nikt inny, tylko mój tata, to ja w Januszu widziałam mojego tatę, jakby, wiesz, że ja mówię, kurde, to jest ten facet, to jest ta wyjątkowa osoba. A ja jestem, wiesz, małymi kroczkami. Cierpliwość masz po prostu. Tak, mam cierpliwość i... Sport to pewnie w tobie wyrobił, nie? Ale też, wiesz, no... I nigdy nie byłam taka kochliwa. Ja zawsze, wiesz, sobie tak upatrzyłam jedną osobę i... No dobra, a jak to było z drugiej strony? Czy ty zrobiłaś takie piorunujące wrażenie na Januszu? No wiesz co? Nie wiem. Nie, bo ja słyszałam taką historię i to możesz, wiesz, wyprostować oczywiście, jeżeli to nie jest prawda, więc to fajnie będzie, jak się dowiemy tak naprawdę, jak to wyglądało, że Janusz zainteresował się tobą w momencie, kiedy inny mężczyzna z teatru zaczął zwracać na ciebie swoją uwagę i nagle on stwierdził, że jednak ta Natasza, to bym jemu jej nie oddał. Wiesz co, mi się wydaje, że to z czasem gdzieś się pojawiło. Wiesz, że to nie był jakiś inny mężczyzna. Oczywiście, no dobra. No był, no! Ale z mojej strony, ja ich nie widziałam, tych facetów, wiesz. Ale faceci to, wiesz, obczajają jeden drugiego, co robią, na kogo patrzą. Niech oni sobie tam obczają, może to zadziałało. Ja nie byłam kompletnie jakby świadoma tego wszystkiego. Ale wiesz, no jesteśmy też zespołem. To były trasy, to było tworzenie spektakli. My byliśmy ze sobą 24 godziny na dobę. I... W którym momencie poczułaś, że Janusz się tobą tak, wiesz, mocniej zainteresował? Wiesz co, mi chyba rodzice to uświadomili, jak on zadzwonił do nas do domu, bo jeszcze nie było komórek. I ja miałam matury. I on zadzwonił, jak poszło Nataszy. I ja tak wtedy taka się zrobiłam. O Boże, Janusz Józefowi zadzwonił, zapytać się, jak mi poszło na maturach. Ale tu takie szczęście było, ciary, aha, a z drugiej strony tak, wiesz, a mama mówi, no Janusz Józefowicz dzwoni i się pyta, mówię, a no chyba dobrze, nie wiem. To jest to, o czym wspomniałaś, jest trudną sytuacją, gdzie dyrektor teatru tak, i osoba zespołu zaczynają być ze sobą w związku. Jak wasz zespół sobie z tym poradził? Jak długo wy ukrywaliście waszą relację? Czy udało się wam ukryć w ogóle? Czy wiesz, no ukrywaliśmy, ale tak naprawdę wiesz, jak to jest. No ciężko pewne ludzie rzeczy ukryć. Ludzie czują takie widzą, rzeczy. To jest energia, nie? Ale ja nigdy nie byłam faworyzowana, nigdy nie byłam wystawiana... A czy miałaś przez to trudniej? Oczywiście. Jestem wdzięczna Januszowi, że ja miałam trudniej. On dużo więcej ode mnie wymagał, żeby właśnie nie było sytuacji, że jest posądzony o to, że po prostu... Nie. Dziewczyna, reżysera, pek. Nie wolno. Znaczy, wiesz, no oczywiście my się nie prowadzaliśmy razem, to wiesz, ja tam tęsknym wzrokiem za nim, wiesz, wodziłam, ale on jest reżyserem w teatrze, on nie jest prawie mój, tylko to był Janusz reżyser i ja też zachowywałam jakby ten dystans i to było zdrowe i to jest okej wobec wszystkich innych, wobec mnie i wobec niego. I do dzisiejszego dnia ja jestem częścią zespołu. Od kilkunastu lat razem pracujecie i razem żyjecie. Jak udaje wam się to łączyć? Czy to jest w ogóle do zrobienia bez kłótni, afer, czy jednak takie emocje są wpisane w ten wasz styl życia, który wybraliście? Ta wspólna droga jest chyba trudna, to jest wyzwanie. My próbujemy tak to łączyć, że próbujemy to rozdzielać. Bo inaczej się no nie da. To są emocje. Te emocje chyba największe były lata temu, kiedy próbowaliśmy nauczyć się tego, jak oddzielić to niesamowite uczucie, które po prostu ja widzę go i te motyle i to serce wali, a z drugiej strony jest moim reżyserem i mówi nie tak, nie tak, nie zagrasz tego. Janusz, ale dlaczego tak mówisz? Janusz, proszę Nie, wiesz, cię. I to była taka walka ze sobą i... A z drugiej strony pokażę ci, ja ci udowodnię. I to jeszcze wzmagało we mnie, że jeszcze bardziej pracowałam nad sobą, że jak jakaś, wiesz... Ale jak były jakieś takie, wiesz, stresujące momenty w teatrze,
i wracaliście do domu, to udawało Wam się zostawiać to za drzwiami, czy te emocje idą uczymy. Z Wami? Cały czas się uczymy tego. Teraz już jesteśmy partnerami, to już jest zupełnie inna sytuacja. Wypracowaliśmy sobie to, musieliśmy się tego nauczyć. Mhm. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jak sobie też z tym radzić, no bo to jest trudne. A teraz jak tak patrzę, to jest tak fajne, jak my wracamy razem ze sobą do domu, kiedy możemy sobie pogadać o tym albo nawet pomilczeć. Pomilczeć! Bo ja to jestem z tych milczących. To on, słuchaj, wyciąga do mnie rękę. Mówi, no Natasza, no dawaj, opowiadaj, co to tam było. Ile lat Wam to zajęło, żeby być takim idealnie zgranym duetem? Zajęło. To jest ciągła praca, to jest też dojrzewamy jako małżeństwo. My się też zmieniliśmy, przecież mamy teraz 12. rocznicę ślubu. Ja nie wiem, kiedy to minęło. No dobrze, to porozmawiajmy o tym Waszym ślubie, który tak naprawdę, pomimo tego, że był dla wszystkich bardzo interesujący, odbył się jednak bez paparazzi, bez wielkiego szumu. Jak Wam się to udało? Utrzymaliście to bardzo długo w tajemnicy. Wiesz, to też troszeczkę były inne czasy. Teraz pewnie oni wisieliby już na każdym drzewie i zupełnie inna byłaby sytuacja. Byli paparazzi, byli, bo my... pamiętam ten czas, ja byłam wtedy w 5. miesiącu ciąży. Piątym, szóstym. Ale ciąża nie była powodem do wzięcia ślubu. Nie. W ogóle wiesz co, jak ja tak naprawdę, ja pamiętam taki moment, jak pierwszy raz rozmawialiśmy o tym, że może fajnie by było mieć dziecko. Ja nigdy w ogóle nie myślałam tymi kategoriami. Dla mnie, wiesz, jakby scena, kariera, no wiesz, jakby chciałam się rozwijać, no, ja chciałam główne role grać. Ja nie było teraz czasu ten moment. Na ciążę, na tracenie figury, na dziecko, to wychowywanie. To było zaraz po przebojowej nocy, po złotej sobocie, kiedy to wszystko się otwierało, wiesz, to był piękny moment zawodowy. I mam super mężczyznę u mojego boku, który, wiesz, jest ze mną na dobre i na złe. I w ogóle, wiesz, i nagle ją tak powiedział o tym dziecku i tak... Cholera. Chce mi zniszczyć karierę. Nie, chcę mieć z nim dziecko. Poczułaś to? Tak. I słuchaj, i pojechałam do mojego lekarza i on mówi, pani Nataszo... A to już? 2 tygodnie już ma kropeczka tam w brzuszku. Ja tak... Ale niesamowite. I wtedy, słuchaj, coś mi tak klik. To hormony. Tak. To hormony. One zrobiły dobrą robotę. Słuchaj, zaczęłam szukać domu, ja zaczęłam szukać miejsca dla nas. Teatr, oczywiście ja występowałam, ja miałam do 8. miesiąca z tym wielkim brzuchem na tej scenie, słuchaj, zasuwałam. Się tak czułam, ja byłam kobieta torpeda, a z drugiej strony miałam taki luz, taki w ogóle wszystko było takie łatwe, bezproblemowe, te hormony, ja bym chciała, żeby te hormony dalej we mnie były, żeby ja się musiała. I znalazłam to miejsce, nasze mili, to miejsce, do którego uciekamy do dnia dzisiejszego i to było cudowne. Przejechaliśmy przez tą bramę, ja zrozumiałam, że to jest to. I wybudowaliśmy wtedy taras i na tym tarasie odbył się nasz ślub. W miejscu, w którym znaleźliście to swoje miejsce na ziemi, udaliście się do Urzędu Stanu Cywilnego i poprosiliście urzędniczkę, żeby udzieliła Wam ślubu na Waszym terenie. U nas, tak. Bo wiesz co, jak ja tak weszłam tam do tego urzędu i tak pomyślałam sobie, że... O zgrozo, pomyślałaś sobie, z tego teatru nagle do tego urzędu? To musi być żart. Ja mówię, te wnętrza nie są satysfakcjonujące. Ja chcę, żeby to wyglądało pięknie, bo to będą wspomnienia na lata. A my mamy ten nasz dworek, ten nasze milin ukochany. I specjalnie spieszyliśmy się z tym tarasem. I to takie wydawało się, że oni się nie zgodzą, a oni, okej, nie ma problemu, przyjedziemy do Państwa, wiesz. Ale to w ogóle niesamowite, bo wtedy to było ogromną rzadkością, żeby urzędnik udzielił ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego. Nawet wydaje mi się, że to nie było zgodne z prawem. Ale kochani, jesteście, dziękuję Wam bardzo, bo to naprawdę, to była nasza uroczystość i wszystko się ułożyło tak, jak chcieliśmy. Ale w przeddzień naszego ślubu, bo to było zaplanowane na 16 sierpnia, 15 przeszła jakiś, słuchaj, tornado przez Polskę. Pozrywało dachy, burze, połamane drzewa. Słuchaj, tam była jakaś katastrofa kompletna. I ja mówię, Boże, ja tu widzę wszystko w telewizji. Ja mówię, Janusz, my jutro mamy... A oni zapowiadają, że drugi dzień będzie dokładnie taki sam. Szykujcie się tam, wiesz. A wy plener. A my plener, ślub, suknia, święto.
ci urzędnicy. Przerażeni. Jednak nie przyjedziemy, jak będzie wiało. Dziękuję. I wszyscy, wiesz, tak z głowami zdartymi, wiesz, w to niebo, no, kiedy to się zacznie, kiedy ten deszcz spadnie. Wstrzymany oddech. My, ja się szykowałam za domem, bo nasi goście zjeżdżali i wymyśliliśmy, że takim przedwojennym autem wjedziemy. To był taki zabytkowy kabriolet, prawda? To był zabytkowy. Janusz uwielbia tę historię, wiesz, on tam załatwił, tam ma kontakt i wybrał specjalne auto. Piosenkę mieliśmy Love of My Life, to była nasza piosenka ukochana Queenów. Jeszcze jak pracowaliśmy w Rosji, jak robiliśmy Metro, to była nasza piosenka, którą codziennie puszczaliśmy sobie. I ja tak zapamiętałam, mówię, Janusz, to musi być ta piosenka. I na wjazd mieliśmy właśnie Love of My Life. To mam ciarki. Miła się wspomina, co? Fajnie, fajnie. I mój tata mnie, wiesz, odprowadzą, wiesz, na ten nasz taras świeżo zrobiony. I najśmieszniejsze było, jak urzędnik się zapytał podczas ceremonii Janusza, czy chciałby zmienić nazwisko. Ja tak, to on też może. To nie tylko także kobieta, to było cudowne. Mówię, dawaj, dawaj. Mówi, nie, pozostanę przy swoim. A pani Natasza, mówi, też pozostanę przy swoim. No to pocałujcie się. Ja pamiętam, że to było takie... Mówi, a ty, czemu nie chciałeś być urbański? No ciekawe. No takie piękne nazwisko Józefowicz. No takie piękne nazwisko Urbańska. Nie, myślę, że wiesz, no to było rzeczywiście zaskakujące, kiedy zapytano Janusza, czy on chce zmienić nazwisko. I on nie chciał i ja tak zaraz. I ty zrobiłaś mu na złość, powiedziałaś, to ja też nie zmieniam. Nie, ja tak pomyślałam sobie, znaczy wiesz, ja wiedziałam, że ja nie chcę zmienić nazwiska, bo to nie było tu i teraz, ja teraz decyduję. Ja wiedziałam, że ja chcę być Urbańska, bo ja sobie zapracowałam, ja jestem Urbańska. Dlaczego mam być Józefowicz, jak ja jestem Urbańska? Bo jesteś taka zakochana w nim. I on tak pięknie pokierował Twoją karierą. Miłość miłością, ale... I taka mogła być taka, jak Józefowicz. Nie rozumiem jakby, dlaczego dziewczyna ma mieć nazwisko męża nagle i ma stracić swoją tożsamość, bo troszkę to jest tak, że... Właśnie chciałam Cię zapytać, ja czy czułabyś, urbańska. Że coś tracisz? Jestem Urbańska i kocham Józefowicza. I ja nie muszę mieć jego nazwiska. Czyli tak, tematem wyboru auta do ślubu zajął się Janusz. Czy jeszcze coś z tego szerokiego tematu organizacji było na jego głowie, czy Ty się zajmowałaś całością? Wybór muzyki? Ja byłam jakby część artystyczna, ja to wszystko byłam on? Ja jakby za mgłą. Wiesz co, on jest świetnym organizatorem. Jak Czyli tylko... można powiedzieć, że on Wasz ślub i wesele zorganizował? Tak. Nie. No. Ja nawet nie wiem, kiedy to się odbyło, bo ja byłam tak szczęśliwa, że ja tylko się przejmowałam tą burzą, ale to już wszystko było załatwione. No ale to tylko dzień przed tym, jakby porozmawiałam o całej organizacji. Słuchaj, no oczywiście no, przy Teatrze Buffo jest restauracja Buffo, więc to było naturalne, że obsługa i postawienie namiotu to wszystko to jakby nasi ludzie i restauracja Buffo. Mhm. Moja siostra okazało się, że jest świetnym DJ-em i to ona puszczała muzykę. Nagle w trakcie, wiesz, złapała, mówi, tu przesuń się do kolegi, który tam miał, wiesz, te wszystkie sprzęty i nagle puściła taką muzykę, a wszyscy ruszyli. Ja mówię, Madzia, nie znałam Cię od tej strony. Także przyjęła tą zabawę. Wykonała no po prostu coś, wiesz, ale to naturalnie jej wyszło, wiesz, bo ona tam coś tańczyła. Mówi, zaraz, tu trzeba zmienić tą muzykę, wiesz, bo my chcieliśmy, żeby to takie było, wiesz, smyczki, tam coś kulturalnie, klasyczna, jazz, no ale jaki jazz, to jest wesele, to trzeba, wiesz. I jak ruszyli wszyscy na parkiet, to było cudowne, no. No ale chyba, Janusz, ani Ty, to nie jesteście osobami, które pozwoliłyby sobie na disco polo na weselu. Żono moja, serce moje. Pozwoliły sobie, tak? Oczywiście. Trochę mnie teraz zaskoczyłaś. Czemu? No wiesz, to jest... Jednak goście się z tym dobrze bawią. To jest święto dla nas wszystkich. My też chcieliśmy, żeby wszyscy się świetnie bawili i my też się bawiliśmy przy... No, z każdym z gości musiałam zatańczyć, wiesz, w tej wielkiej sukni z tym trenem, wiesz. Z tym brzuszkiem kochanym, tam Kalineczka z nami była. Ale ten brzuszek był jeszcze malutki. On był, wiesz, dobrze ukryty, bo sukienkę miałam dobrze zrobioną. Ona była taka, wiesz, w zależności jak duży się wydarzy ten brzuszek, ona ładnie to kryła tutaj. Moja przyjaciółka, z którą zresztą założyłam moją markę modową Muses, Agnieszka Komornicka, to ona
przyszykowała dla mnie, ale też tą sukienkę przywiozła na ostatnią chwilę, słuchaj. Mhm. Ja ją założyłam i tak pyk, zapięłam, to, słuchaj, idealnie. A my miałyśmy tą przymiarkę, nie wiem, miesiąc wcześniej, to mogło się dużo rzeczy zmienić. Mhm. Kobieta w ciąży, wiesz, nie wiadomo jak przybiera. Wszystko się, wiesz, piękne, miałam takie tu falbanki, jedna, która schodziła w dół, ona była prościutka, właśnie z długim trenem, taka wyciągająca sylwetkę, a ta falbanka jakby gubiła ewentualne, wiesz... Krągłości. Krągłości. Czułam się... Pięknie. Pięknie, naprawdę. Nataszo, tak. Z Twoją suknią też wiąże się ciekawa historia. Nawiązuje tutaj do podszewki. Ojejku, tak. Ale wiesz, ja zupełnie zapomniałam o tym. Słuchaj, zorientowałam się, kiedy podciągnęłam gdzieś podczas chyba właśnie zdjęć, kiedy chodziliśmy właśnie zdjęcia, podciągnęłam, patrzę, a tam jest złotym markerem, słuchaj, napisane życzenia od Agnieszki, taki z serca, bo to jest po prostu taki złoty człowiek i ona tam rysunki, ona tam naszego bobaska narysowała, słuchaj, i te życzenia i ja... Wiesz, tak jak nie wiem, gdzie są te wszystkie kartki z tymi życzeniami i gdzie tam z tymi prezentami, ja to gdzieś pochowałam, tak dobrze pochowałam, że nie wiem, gdzie to jest, ale gdzieś tam jest w tej szafie, to ja zawsze mogę wrócić do tej sukienki, podciągnąć, wiesz, te falbany i te życzenia tam są. I ale to są po życzenia coś... tylko od niej, czy tam wszyscy goście się wpisali na Twoją suknię? Od niej, ale to są... Oni jakby tam się wpisywali, to już by tam za dużo z tej sukienki nie zostało. Nie, ale wiesz, to było tak, wiesz... Wyjątkowe. Wyjątkowe, wiesz, że... Masz te suknie? Mam te suknie. W domu? To jest tak, że ona wisiała do pewnego momentu, kiedy już przestały mi się rzeczy mieścić w szafie. Okej. Okay. I ona tak wisiała, że ona taka była puchata i dużo jej bardzo było i ten tren taki długi, że ledwo tam się w tej szafie mieścił. Więc tak jak większość rzeczy dużych, trafia do Buffo i ona sobie wisi z moimi sukienkami spektaklowymi w Buffo i... Czyli masz z nią częsty kontakt. I nawet użyłam jej, słuchaj, do jednej takiej wizualizacji do Romeo i Julia. Porozmawiałyśmy trochę o tym ślubie, o tym weselu, ale ciekawa też jest historia związana z Waszymi zaręczynami. Te pierwsze zaręczyny to było takie spotkanie z rodzicami, kiedy po raz pierwszy Janusz powiedział: kocham Państwa córkę. Ale romantycznie. Zrobię wszystko, żeby była szczęśliwa. Kocham Państwa córkę. No nie, no nie było tak. Ale to było, słuchaj, to dla nas wszystkich ogromne wydarzenie. Ale chciałam zapytać, czy Twoje rycerze, czy Ty się tego spodziewałaś, czy to wtedy było totalne zaskoczenie? Wiesz co, nie no, już jakby wiesz, poważnie zaczęliśmy myśleć o tym. I Janusz też wszystkie swoje sprawy załatwił, my już mieszkaliśmy ze sobą. I nadszedł taki moment, kiedy powinien się już mężczyzna jakoś określić. I on czuł, że ten moment nadchodzi i mówi: Natasza, ja chcę poznać Twoich, poznać. My się już znali, ale ja bardzo poważnie traktuję nasz związek i to było po prostu jak miód na serce. Mówię, tak, tak, tak. Ile na to czekałaś lat? Czekałam na to. No to się rozwijało też, to różnie mogło się też zakończyć, bo różne były po drodze, jak to we wszystkich związkach. A czy Ty czasami nie masz takich obaw, że kurczę, kiedyś w tym teatrze może pojawi się jakaś taka znowu piękna, utalentowana, wpatrzona w Janusza gwiazdka mała? Ja jej dam. Dobrze, że jesteś dyrektorem tego teatru też, nie? No nie. Znaczy, nie obawiasz się takiej sytuacji, jednak wiesz, on jest ciągle między kobietami, on ma nadal to, o czym mówisz, ten charakter, tę charyzmę, on może się kobietom bardzo podobać, one myślę, że te dziewczyny nadal czują to, co ty kiedyś czułaś, oglądając go, wiesz, na co początku. Ja nadal czuję. No. O, jest, rany, jest nie to... denerwuj mnie. Jest taki, no nie wiem, czujesz taką jakąkolwiek... ryzyko, niepewność, niebezpieczeństwo, czy w ogóle, zawsze w jest. Ogóle nie myślisz o tym? Oczywiście, że to jest. Śliczne dziewczyny się dostają do nas do teatru, pięknie śpiewające. Ale no wiesz, no nie można dać się zwariować, ja nie mogę myśleć o tym, wiesz. Ja układam sobie życie, a nigdy nie wiesz, to nie jest tak, że wiesz, że to już jest... Mój, na zawsze. Na zawsze. Ja cały czas o niego walczę, on o mnie walczy. Cały czas, wiesz... Tam się dzieje gra. I to jest najfajniejsze. To są te smaczki. No dobra, to wracamy do tych zaręczyn. Czyli byli rodzice, co dalej?
No i nasze miejsce, wiesz, takie wyjątkowe, jak pierwszy raz pojechaliśmy do Florencji, dla mnie to w ogóle, wiesz, no, to miejsce, ta architektura, to jedzenie i ten mój Janusz po prostu. W tej Florencji! Się to wszystko tak dobrze zagrało i wiesz, i ja się nie spodziewałam, prawdę mówiąc. Chociaż ten pierwszy pierścionek chyba był zanim on tym rodzicom moim powiedział. Chyba to było tak. I ja o tym pierwszym pierścionku nikomu jeszcze nie powiedziałam. Bo on ten pierścionek mi nagle wręcza, ja tak się na niego patrzę, o co ci chodzi? I mówię, przecież tak. To było w tej Florencji, ten pierwszy pierścionek? To było w tej Florencji, ten pierwszy pierścionek za nim powiedział rodzicom. Drugi raz pamiętam właśnie w tym antykwariacie. Aha. Takie dwie babuleńki, takie piękne Włoszki, słuchaj, takie wiesz, eleganckie, tak z makijażem delikatnym i na kapelusik miała. Pamiętam, że ja taka w ogóle byłam zapatrzona, wiesz, jakie one są takie eleganckie, takie wiesz, takie wyjątkowe. Mm-hmm. I w tym właśnie malutkim takim antykwariacie, a on w tym czasie już wybrał pierścionek, pyk, pyk, pyk i mi na kolana przede mną te babuszki, wow, spłakały się tam, słuchaj, to było tak cudne. I ja tak, co się dzieje, kochanie moje, wiesz. Drugi raz mnie poprosił o rękę. Aha. I potem jeszcze raz pojechaliśmy. Ja mówię, no. I później już jakoś tak chyba trzeci uległ. Trzeci raz już pojechałaś do Florencji, tak by oczekiwałaś tego pierścionka. No słuchaj. Nie. Na zakupy. Wiesz co, tam się chyba jakaś taka, wiesz, energia udziela cudowna i mówi do trzech razy sztuka. To jest cudne, że wiesz, że nagle, wiesz, Józefowicz na tych kolanach. Romantyczny taki, wiesz. Józefowicz na kolanach, to brzmi po prostu doskonale. To było doskonałe. Jezu, jak rzadko spotykane. Józefowicz na kolanach. Wszyscy zawsze słyszeli przed nim na kolanach, a nareszcie Natasza sprawiła, że Józefowicz na kolanach. I z wielką przyjemnością, wiesz. I jeszcze zadowolony. Naprawdę. I to są takie momenty, wiesz, jak będę już taką starszą panią. To pewnie też będą mi tu łzy kapały, wiesz, jak będę wspominała. To dziś udaje ci się go rozbroić i sprawić, że po prostu patrzy na ciebie i myśli, Jezu, jakie ja mam szczęście. Tak jak trochę ty o nim mówisz, masz takie szczęście, że go spotkałaś. On czuje tę wagę tego, jak cudowną musisz kobietę spotkał? No muszę, nawet trochę żałuję, że was tu razem nie ma. To takie też fajne zderzenie często tych samych sytuacji opowiadanych z perspektywy kobiety, a mężczyzny. One brzmią inaczej, tak. Totalnie inaczej. No, myślisz, że docenia? Czy no, jak myślisz? Myślę, że się odnaleźliśmy, że czujemy, że no, jesteśmy dla siebie wyjątkowi. Tak jak z tobą rozmawiam, to mam wrażenie, że na koniec już powinnam tobie życzyć, żebyś zawsze mówiąc o Januszu miała w sobie tę dziką energię, ale tak naprawdę chciałabym ciebie zapytać, czego mogę wam życzyć? No. Czy jest coś, czego wam brakuje? Czy chcecie, żeby było tak, jak jest? Ja nie chcę, żeby to się skończyło. Czyli żebyście trwali. Żeby to trwało, żeby to uczucie, wiesz, ono się rozwijało, ono może się zmieniać, ale niech ono się nie kończy. No to życzę wam takiej właśnie miłości bez końca. Na dziś i na zawsze. Wiesz, no brzmi to idealistycznie i niemożliwie, ale czemu? Ale Natasza już nieraz udowadniała, że niemożliwe. Nie istnieje. Nie istnieje, tak. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą ci krok po kroku zorganizować twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!